Dziękujemy bardzo za Pana zrozumienie. Mam nadzieję, że możemy to rozwiązać. Teraz będziemy kontynuować. Naszą konferencją podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej części będziemy dyskutowali o wyzwaniach dla państwa prawa, o znaczeniu niezależności sądownictwa, ataku na niezależność sądów. Pan profesor Bogdandy będzie moderował pierwszą część, który jest profesorem w Heidelbergu i jest jednym z najbardziej innowacyjnych naukowców w Niemczech i w ogóle swojego pokolenia. I otrzymał też odznaczenie Akademii Nauk. Ale zaczynamy dwie prezentacje, keynote'y i zaczynamy z panią profesor dr Małgorzatą Gersdorf, która do niedawna była prezydentem Sądu Najwyższego i potem pan Ulrich Majdowski sędzia. Pani Gersdorf była do kwietnia 2020 roku, od 2014 roku prezydentem Sądu Najwyższego, przeciwstawiała się PiS-owi, została właściwie zwolniona najpierw z pracy, miała przejść wcześniej na emeryturę, nie zgodziła się na to i skończyła normalnie swoją kadencję. Wysłuchamy jej wideo. Chciałabym bardzo podziękować za zaszczyt, jakiego doznałam tym zaproszeniem na tą konferencję. Chciałabym zadać takie retoryczne pytanie. Co można powiedzieć o kraju, w którym dzieją się takie rzeczy, jak niszczenie niezależnej prokuratury, Trybunału Konstytucyjnego, Sądownictwa Powszechnego, wprowadzania postępowań dyscyplinarnych dla sędziów uzależnionego od ministra sprawiedliwości, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym, i wreszcie niszczenia Sądu Najwyższego, w którym funkcjonuje sąd w sądzie, czyli Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Kiedy sięgamy do dorobku europejskiego teorii i filozofii prawa, odkrywamy, że zasadniczą cechą rządów prawa jest po pierwsze równość wszystkich obywateli, a po drugie powszechna jurysdykcja niezależnych sądów. I na tą cechę zwracają naukowcy świata demokratycznego. A państwo, które opiera się na osobistych prerogatywach, sankcjonuje zasadę niezależności, niezwiązania centralnego ośrodka władzy prawem, gdzie dąży się do tego, aby na osobiste życzenie najwyższych władz wszczynano postępowania i wymierzania kary. Państwo, którym można zdeptać godność każdego człowieka, wskazując go choćby na infamię bez wyroku, jedynie dzięki mediom i hejtom, które go dotykają. Nie daje takie państwo podstawowej gwarancji stabilności obywatelom i bezpieczeństwa. Rządzi ono strachem, a nie prawem. I to jest bardzo przykre. Niestety taka właśnie jest dzisiaj Rzeczpospolita Polska, członek Unii Europejskiej. Może jeszcze nie do końca jest taka, ale zmierza w tym kierunku. Wiemy, że niezależność sądów i ukonstytuowanie przez ustawę stanowi cechę władzy sądowniczej w praworządnym państwie zachodniej Europy i kultury prawnej. Chciałabym pokazać Państwu kilka mechanizmów, żeby nie być gołosłownym, które oddziałują na funkcjonowanie sądów w Polsce i które pozwalają władzy wpływać na bieg spraw. Pierwszy, obsada sądu. Mityczna boginia Temis ma przesłonięte oczy i można to interpretować dwojako. Zakaz wpływania na to, kto sądzi sprawę, albo nakaz bezstronności. Na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości pan Kaczyński twierdził, że zależy mu na sprawności i niezależności sądów.
oczywiście wprowadził zupełnie coś innego. Wprowadził zamiast alfabetycznego przyznawania spraw losowanie komputerowe. Na czym ten algorytm losowania komputerowego polega, do końca nie wiemy. Zawsze się mówi, że jeżeli człowiek wprowadza jakieś mechanizmy, to może na nie wpływać. Co więcej, są sądy, które w ogóle nie podlegają temu mechanizmowi. Jest to Trybunał Konstytucyjny i jest to Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, czyli bardzo poważne gremia i wymiaru sprawiedliwości. To jest pierwszy punkt krytyczny. Drugi punkt krytyczny to jest zarządzanie sądami. Minister Sprawiedliwości, jednocześnie, jak mówiłam, prokurator generalny, miał 6 miesięcy na to, żeby wymienić prezesów sądów. On zrobił to, 120 prezesów sądów zostało wymienionych, niezależnie od tego, jakie mieli możliwości i umiejętności zarządzania sądami. Jaka za nimi stała kariera zawodowa w dobrym tego słowa znaczeniu. Oni zostali wymienieni. I to nie jest tak, że to jest wszystko jedno, kto jest prezesem sądu. Ponieważ prezes sądu ma wielki wpływ na to, gdzie sędzia sądzi, w jakim wydziale, może przenieść cywilistę do karnego wydziału, albo co jest największym taką karą dla sędziów cywilistów czy karników, do rodzinnego. I osoba, która 20 lat spędziła na orzekaniu w prawie cywilnym, karnym, jest bardzo dobrym prawnikiem, znajduje się w sprawach rodzinnych i powierzania opieki nad dziećmi. Może być też tak, że przeniesienie sędziego to jest odebranie jego spraw, szczególnie karnych. One zaczynają biec na nowo. Może być przedawniona taka sprawa. Także prezes sądu jest to dość ważna postać w organizacji wymiaru sprawiedliwości i na tego prezesa wpływ ma niebotyczny minister sprawiedliwości. Trzeci punkt krytyczny to jest system awansów i nominacji sędziowskich, które w tej chwili zależą tylko i wyłącznie od Krajowej Rady Sądownictwa, którą nazywamy neo-KRS-em, ponieważ jest wybrana wbrew konstytucji przez gremia polityczne. I ona nie jest tą radą krajową, o której mówi nasza konstytucja. Czyli wszystkie nominacje dokonane na wniosek tej rady, naszym zdaniem sędziów, są niewłaściwe, co najmniej, to jest delikatnie rzecz ujmując. Punkt czwarty, sprawy dyscyplinarne. Sprawy dyscyplinarne są bardzo zależne od ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Sprawy dyscyplinarne sędziów kończą się przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, powołaną przez neo-KRS. To nie muszę nic dodawać. Czyli Izba Dyscyplinarna jeszcze nie jest tylko sądem kasacyjnym, ale może zmieniać merytorycznie orzeczenia. Prawa osoby, która jest obwiniona, są mniejsze niż w procesie o zabójstwo. Że to jest kuriozalne postępowanie. Teraz, co najważniejsze, bo to była jakby historia, ale ona trwa, ona się dzieje, to jest nieprzestrzeganie orzeczeń TSUE, a wręcz karanie za ich wykonywanie. 19 listopada 2019 roku w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne zadane przez sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych TSUE powiedział, że to sędziowie sami mają, polscy sędziowie, oceniać, czy nowo powołani sędziowie przez neo-KRS są niezawiśli. I szereg wytycznych wprowadził, co mają brać pod uwagę. Sędziowie sądów powszechnych i Sąd Najwyższy w osobie trzech sędziów Sądu Najwyższego Izby Pracy orzekali zgodnie z tym orzeczeniem i rekomendacjami TSUE.
Za to sędziowie sądów powszechnych spotkali się z wszczęciem postępowań dyscyplinarnych pod różnymi powodami, a poszczególne nowe izby Sądu Najwyższego wydawały orzeczenia mijające się z tym orzeczeniem trójkowym sędziów Izby Pracy, które zresztą było doskonałe. Wobec tego na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego podjęto uchwałę trzech izb połączonych, w myśl której Izba Dyscyplinarna, w skrócie mówiąc, Sądu Najwyższego nie jest sądem. To się działo 23 stycznia 2020 roku. TSUE w kwietniu, 8 kwietnia, zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. To orzeczenie TSUE dotyczyło wszystkich organów państwa, a więc i pierwszego prezesa. I w związku z tym pierwszy prezes Sądu Najwyższego wydał stosowne zarządzenie wstrzymujące orzekanie w Izbie Dyscyplinarnej. Niestety zarządzenie to po ukończeniu kadencji pierwszego prezesa zostało zmienione przez sędziego Zaradkiewicza, który urzędował jako PO pierwszego prezesa i miał zwołać zgromadzenie ogólne do wyboru pierwszego prezesa. Wykroczył niejako poza swoje kompetencje, bo to nie leżało w jego gestii. Tym niemniej Izba Dyscyplinarna w tej chwili orzeka w sprawach adwokatów, radców prawnych, etc., a poza tym w sprawie zawieszenia immunitetu sędziowskiego, uznając, że to nie jest sprawa dyscyplinarna. Co się mieli? Punkt szósty, może bardzo ważny albo najważniejszy, rola Trybunału Konstytucyjnego w realizacji zamierzeń władzy, zamierzeń zmierzających do niszczenia niezależności sądów, a tu w tej chwili Sądu Najwyższego. Po tym orzeczeniu połączonych trzech izb władza wykonawcza uznała za stosowne skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wnioskowała, że Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje orzecznicze i w efekcie tworzył prawo, czyli orzeczenie trzech izb jest nieistniejące. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny bez żadnych racji przyjął tą koncepcję premiera, wykraczając poza swoje kompetencje, ponieważ Trybunał Konstytucyjny ma orzekać o prawie, a nie o wyrokach. Wkroczył w jurysdykcję Sądu Najwyższego. Żyjemy w ustroju w tej chwili, który ma charakter autorytaryzmu wyborczego, tak się to nazywa. Wybory są, ale władza później ma pełnię kompetencji rozstrzygania spraw obywateli. Ostatecznie myślę, że nie zawiedziemy Europy, pozostaniemy państwem prawa, a polscy sędziowie niewątpliwie są świadomi zobowiązań, jakie podjęli i zaciągnęło całe nasze społeczeństwo, wspierane przez kraje europejskie, powiem górnolotnie, w ciemną noc stanu wojennego. I później, i do teraz. Za to wszystkim Europejczykom, państwom europejskim bardzo dziękuję i liczę na dalsze wspieranie naszej społeczności. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo dziękujemy. Oczywiście jest to wideo już przeciem nagrane, ale muszę powiedzieć, wystąpienie byłej prezydent było bardzo, bardzo ciekawe. Teraz pan dr Ulrich Majowski włącza się na pewno z Karlsruhe. On jest sędzią Federalnego Sądu Konstytucyjnego od 2009 roku. Cieszę się bardzo, że pan znalazł czas, by powiedzieć nam kilka słów na temat znaczenia praworządności. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że technika po mojej stronie funkcjonuje, chyba tak, że państwo mnie dobrze słyszą. Właśnie wysłuchaliśmy statement pani Gerstow między rzeczywistością związany z pesymistym i nic nie przesadziła, niestety muszę to powiedzieć.
mimo to pozwolę sobie ten obraz rozjaśnić trochę dwoma kolorami, barwami. Powinniśmy pozwolić sobie zawsze na trochę optymizmu, ale pytanie pozostaje. Kto chroni niezależności wymiaru sprawiedliwości, jeśli rządy albo sądy w kraju nie wykonują tego zadania, albo jeśli nawet czynnie zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości, powołując się na problematyczne pojmowanie demokracji? To pytanie nie jest żadnym teoretycznym problemem, lecz częścią naszej europejskiej rzeczywistości. I nikt dzisiaj na poważnie nie może twierdzić, że ta rzeczywistość jest mu całkiem obojętna. W takiej sytuacji z nadzieją patrzymy nie tylko na instytucje państwowe, lecz szczególnie na sądy europejskie. W świetle ostatnich wydarzeń nasuwa się również pytanie, czy niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny właśnie tym sądom utrudnia, a może nawet uniemożliwia wypełnienia ich roli jako stróż niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, wydając 5 maja bieżącego roku wyrok w sprawie PSPP. Zanim przedstawię moje zdanie w tym zakresie, pozwolę sobie sformułować 4 krótkie uwagi dotyczące praworządności, które Państwu może wydadzą się zbyt proste, ale bardzo mi na nich zależy. Po pierwsze, państwo prawa dla każdego. Każdy z nas jest państwem prawem. Państwo prawa i tym samym niezależność sądów potrzebują nie tylko wkładu ze strony sędziów, prokuratur, organów i rządu, lecz w szczególnej mierze również zaufania obywateli i poczucia wartości praworządności w mediach klasycznych i społecznych. Oznacza to również gotowość do konstruktywnej krytyki i do akceptowania ostatecznych, prawomocnych decyzji wydanych przez niezależne sądy, również wtedy, gdy uważa się je za błędne. Tylko poprzez współdziałanie tych wszystkich czynników powstaje prawo państwa. Ale to też oznacza, że praworządność nie może powstać w wyniku działania tylko jednego uczestnika we własnym zakresie. Po drugie, praworządność pozwala na różnorodność. Nie we wszystkich krajach czy konwencjach należy oczekiwać szybkiego, szczegółowego zrozumienia praworządności. Kto z kolegami z całego świata dyskutuje na temat praworządności, ten ze zdziwieniem stwierdzi, jakie duże różnice istnieją nawet wśród zaprzyjaźnionych sąsiadów. I to nie wszystko. Ta sama zasada może w ramach jednego modelu państwa prawa dobrze funkcjonować. W ramach innego modelu jest już bardzo problematyczna. Trzeba tu zachować elastyczność i różnorodność. Po trzecie, praworządność wymaga czerwonych linii. Mimo to praworządność nie jest czymś dowolnym. Pomimo wielkiej różnorodności istnieją tak zwane basics, które należy zapewnić w każdym systemie, które w zasadzie powinny być równe. Basics dotyczą szczególnie centralnych miejsc, w których praworządność musi się sprawdzić. Takim miejscem jest sąd wraz z jego sędziami. Jeśli jednym z najważniejszych aspektów praworządności jest konieczność przeprowadzania niezależnej kontroli sprawowania władzy, to właśnie tu przebiega czerwona linia, której nie wolno przekroczyć, niezależnie od uzasadnionych szczegółowych różnic. I trzeba też zapewnić praworządność wobec sędziów. Po czwarte, niezawisłość sędziowska może być również zagrożona od wewnątrz. Rząd i większość parlamentarna, jednostronne, wręcz wrogo nastawione media albo malujące zaufanie ze strony społeczeństwa stanowią oczywiście silne czynniki przyczyniające się do demontażu niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Erozja praworządności i niezawisłości sędziowskiej ma również wewnątrz wymiaru sprawiedliwości miejsce i to często w sposób niespektakularny i zwykły. I nie mam tu koniecznie na myśli sędziów, którzy jako służalcze egzekutorzy polityki wrogo nastawionej wobec wymiaru sprawiedliwości są wprowadzani do sądów. Chodzi mi tu raczej o kolegów i koleżanki, którzy pojmują niezawisłość sędziowską jako przywilej, a nie jako zobowiązanie, którzy w arogancki sposób
traktują strony postępowań sądowych i dla których zasady tych postępowań służą do osiągnięcia swych ambicji i wygód. Inaczej mówiąc, którzy pracują w sposób nieprofesjonalny. I tu niezawisłość sędziowska musi być koniecznie chroniona, korzystając z niekoniecznie oczywistej umiejętności krytykowania kolegów i przyjmowania krytyki wobec siebie. Przy tym szczególnie istotnym aspektem jest stały dialog na temat etosu sędziowskiego. Ale przejdźmy teraz do decyzji z dnia 5 maja 2020 roku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie PSPP. Ta decyzja została przyjęta przez polski rząd z wielkim zadowoleniem. Dlatego wielu krytyków zarzuca niemieckiemu trybunałowi, że eurosceptykom, populistom i nacjonalistom otworzył prostą drogę do ignorowania wyroków TSUE, powołując się na niemiecki przykład. I to wyraźnie nieodpowiedniej chwili. Ja jestem przekonany, że ten zarzut jest nieuzasadniony. Chętnie przedstawię dlaczego. Przy tym następujące 6 aspektów są szczególnie istotne. Po pierwsze, wzmocnienie TSUE, więc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście można się zgodzić z decyzją z dnia 5 maja. Można też patrzeć na nią krytycznie. Dotyczy to zarówno wypowiedzi Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na temat Europejskiego Banku Centralnego, jak i na temat TSUE. Moje przekonanie, że z tej decyzji nie wynika żadna argumentacja wspierająca stanowisko polskiego rządu. Jest całkiem niezależne od tego, czy się dołączyło do obozu krytyków czy zwolenników. Albowiem po analitycznym przeczytaniu tekstu składającego się z około 40 tysięcy słów wynika jedno. Decyzja ta nie osłabia TSUE, lecz go wzmacnia. Ale widzę, że muszę to wyjaśnić. I tu pokazuje się drugi aspekt. Kompetencje TSUE są niepodważalne. W istotnej części decyzji z 5 maja czytamy, że TSUE jest oczywiście jedyną właściwą instytucją, która interpretuje prawo unijne w sposób ostateczny. Zasada pierwsza. Nie chodzi tu o zwykłą obietnicę bez pokrycia, lecz zgodnie z Honwellem o poważne stwierdzenie. Jest to więc naprawdę bardzo poważna sprawa. Decyzja w sprawie PSPP należy do kręgu rzadkich, bardzo rzadkich, ekstremalnych wyjątków, ekstremalnie rzadkich. I tylko to pokazuje, że nasza decyzja nie może być wykorzystana do uzasadnienia tego, aby dowolnie, w zależności od dziedziny lub generalnie oderwać się od autorytetu TSUE. Trzeci aspekt. Zasadniczy zadusz polegający na tym, co jest trochę niespodziewanie, że widzimy za mało ochrony prawnej ze strony TSUE. Według naszego zrozumienia TSUE kierował się faktami w odniesieniu do decyzji w sprawie PSPP w taki sam sposób, jaki opisany został przez Europejski Bank Centralny. Nie udało się jednocześnie stwierdzić, że wyjaśnienie sprawy oraz krytyczne podejście do podkreśla, że właśnie decyzje TSUE wobec Polski widocznie nie są zaliczane do tej kategorii. Czwarty aspekt. Mocne słowa jako ochrona przed nieuzasadnioną krytyką. Dlaczego decyzja w sprawie PSPP jest tak opryskliwie, mogę to powiedzieć, sformułowana? Nie da się zrozumieć albo obiektywnie dowolnie. Te niekoniecznie dyplomatyczne sformułowania. Nie potrafimy też być bardzo dyplomatyczni jako sędziowie, ale takie sformułowania chronią TSUE przed nieuzasadnioną krytyką. Brzmi to dziwnie, ale jest to prawdą. Albowiem wszystko, co nie osiąga progu obiektywnej samowoli, w cudzysłowie, należy zaakceptować.
niezależnie od tego, czy jest to słuszne, czy nie. Na przykładzie Polski wygląda to tak. To, co TSUE w swoich decyzjach powiedział o praworządności w Polsce, na pewno nie osiąga tego progu, wręcz przeciwnie. Polski rząd może w związku z tym mniemać, że to błąd, ale musi przestrzegać decyzje, jeśli bierze się nasze rozróżnienie pod uwagę. Piąty aspekt. Nasza niemiecka metodyka nie ma pierwszeństwa. Nasz zarzut deficytowej podstawy faktu nie wynika, jak krytycy mówią, z typowo niemieckiego rozumienia prawa procesowego. Wychodzimy raczej z założenia, że również według europejskiego rozumienia praw podstawowych sprawna ochrona prawa zależy od tego, że sąd wyraża nie tylko opinię, ale ocenia konkretny przypadek. I rząd, podkreślam to, wyraża nie tylko opinię, ale ocenia konkretny przypadek. Do tego zaliczyć należy również zasadę audiatur et altera pars. Należy wysłuchać drugiej strony. Przyjmowanie twierdzeń jednej stronie, ogólnie rzecz biorąc, jako fakty bez żadnego ich zbadania nie odpowiada cechom etosu sędziego. Takie podejście jest możliwe tylko wtedy, gdy prawo procesowe na to pozwala. Zgodnie z artykułem 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pytanie prejudycjalne o ważności aktu nie zawiera takiego zezwolenia. Chcę zakończyć obrazowo. To jest ten szósty aspekt. Dlaczego należało opublikować... Jest oczywiście podczas narady dotyczącej tej decyzji możliwych politycznych skutków i zawartych w niej licznych poszczególnych sformułowań. Proszę sobie wyobrazić to tak, że TSUE i Federalny Trybunał Konstytucyjny to dwaj przyjaciele, którzy razem wybierają się na wędrówkę. Po drodze widzą cudowny, ale też trochę tajemniczy budynek. Nasz europejski dom z wieloma pokojami, już trochę stary i obdarzony wieloma dobudowaniami. Obaj przyjaciele postanawiają zbadać ten budynek. TSUE zagląda do środka. Federalny Trybunał Konstytucyjny przygląda się budynkowi od zewnątrz. Ta technika pokazuje nam, że żaden z tych dwóch przyjaciół może w sposób całościowy opisać stan budynku. Prawidłowy i kompletny opis całego budynku udaje się obu przyjaciołom tylko wtedy, jeśli podczas badania budynku się spotykają i wymieniają swoimi wrażeniami i zdobytą wiedzą. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, panie doktorze Madowski. To był świetny obraz na samym końcu, wspólna wędrówka TSUE i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób zobrazował pan to naprawdę jednoznacznie, co właśnie decyzja Trybunału miała na myśli, decydując właśnie tak, a nie inaczej. Proszę zostać jeszcze razem z nami, oczywiście offline na razie. I przekazuję teraz głos panu Bogdaniegu i chcę przywitać pana Włodzimierza Wróbla, który od 2011 roku jest sędzią w Sądzie Najwyższym. Witam też panią Angeliką Nussbergą, która jest ekspertką znaną w skali międzynarodowej, zajmuje się prawami praw człowieka, porównaniem też praworządności w krajach Europy Wschodniej. I od stycznia bieżącego roku jest członkiem Komisji Weneckiej, która doradza Radzie Europy w zakresie praw człowieka i praworządności. Pani Grażyna Baranowska, proszę jej nie zapomnieć, z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, która zbiera pytania, komentarze. Jest ona idealną komentatorką i moderatorką, bo włada wszystkimi trzema językami naszej konferencji.
przekazuję teraz głos panu Bogdaniemu. Opóźniamy się trochę i proszę więc skorzystać też z tych 10 minut przerwy, którą zaplanowaliśmy. Mam nadzieję, że słuchacze mimo to będą mieli trochę czasu, by skoczyć szybko do kuchni po filiżankę kawy. Przekazuję panu głos, panie Bogdandy. Everybody welcome. Witam serdecznie. Nie ma. Zostało podniesione pytanie, że mam teraz, zaplanowałam dwie prezentacje, które reagują na to, co usłyszeliśmy. Wtedy również pan sędzia Majdowski będzie zareaguje na tę prezentację i wtedy przejdziemy do dyskusji. Pani doktor Branowska przekaże pytanie. Mamy teraz czas do 11:50. Musimy punktualnie zakończyć, bo polityka czeka. Dlatego przejdźmy do tego. Panie sędzio Wróble, dziękuję bardzo za zaproszenie. To było bardzo interesujące. Chciałbym zacząć niewieloma słowami. Jest ważne, żeby o tym dyskutować, niż prezentować ustalone tezy. Pani Gersdorf była prezydent Sądu Najwyższego, opisała ten kryzys, te symptomy w Polsce. One są widoczne nie tylko w Polsce, ale w licznych innych krajach, nie tylko w krajach europejskich, jak uważam. Jest to dla mnie podstawowe pytanie. Czy one są specyficzne dla jakiegoś kraju, czy tylko znakiem pewnej tendencji? Osobiście jestem raczej za tym drugą tezą. Źródło obecnego kryzysu jest to przebudowa kulturowa i techniczna w ostatniej dekadzie, która do tego doprowadziła. One otworzyły kryzys nowoczesnej instytucji państwa prawa, grożąca manipulacja, którą możemy obserwować podczas wyborów w licznych krajach. To zostało opisane. W skrócie można opisać to jako technologiczny populizm wobec liberalnej demokracji państwa prawa. Obecny atak na niezależną wymiar sprawiedliwości nie może być powiedziane bez tych źródeł. I co możemy uczynić w tej sytuacji? Abstrahując od opisu, tych oznak kryzysu, które nas niepokoją. Mówiła o nowym metodzie nominowania sędziów Sądu Najwyższego, które narusza konstytucję. Aby opisać te mechanizmy występowania, trzeba by przypuszczanie prowadzić wiele debat, ale widzę ja osobiście z dwóch punktów widzenia te korzenie. Pierwsze, atak na niezawisłość sądów. Jest to charakterystyczny atak, który oznacza instytucje populistyczne przeciwko grupie społecznej, która jest przedstawiana jako wróg społeczny i są skoncentrowane negatywne opinie. Potrzeba znalezienia takiej grupy jest czynnikiem zapalnym populizmu. To daje emocjonalne zadowolenie. Sędziowie swojej izolacji, w swych dziwnych zwyczajach i prawach bardzo dobrze nadają się. Populistyczna rewolucja ma zapotrzebowanie i one muszą być i dobrze nadają się do tego również dyskredytowanie. To funkcjonuje. Praca
adwokatów wydaje się niepotrzebna, bo to tylko komplikuje sprawy. Zdrowy rozsądek staje się kryterium i jest dyktowany poprzez spin doktorów. I drugi punkt widzenia ataku na niezależności sądów ma klasyczne powody. Populizm będzie chciał kontrolować takie instytucje, jakie ograniczają jego ambicje. Niezależne sądy w liberalnej demokracji są oczywiście przeszkodą dla takich sił, szczególnie sądy najwyższe i sądy konstytucyjne, trybunały konstytucyjne, obojętnie czy to jest z lewa czy z prawa, rewolucja w które poprzez to, że poddaje się sądy władzy politycznej, tak żeby egzekutywa miała kontrolę. I jest to dalszy środek komunikacji. Populiści sami, którzy posiadają, oni mogliby również wykorzystywać orzeczenia sądów. Aktualny populizm jest realizowany w obszarze komunikacji za pośrednictwem nowoczesnych technologii. Poprzez to można budzić emocje, negować wiedzę, tworzyć fake news, manipulować ludźmi, budzić nienawiść. I również esencją sądów jest komunikacja. Dla nowoczesnego populizmu instrumentem komunikacji jest, wracając do pytań, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Po pierwsze, paradygmat temat zastanawiania się nad autorytetu sądów, trzeba nad tym się zastanowić. Musimy opuścić ten tajemniczy paradygmat i otworzyć się na kulturze. Również musimy zmienić naszą komunikację, również uzasadnienie naszych orzeczeń, również otworzyć debatę tam, gdzie ona ma miejsce, również w mediach społecznościowych. I decyzje, orzeczenia nasze, orzeczenia muszą być opisane również w formie moralnej, również w konflikcie moralnym, tak żeby było zrozumiałe to przez zwykłego obywatela. Stosowanie prawa nie może być tylko legitymowana przez to, że troszczy się o to właściwy urząd. Wyjaśnienia sądów muszą mieć kontakt również z nowoczesną kulturą, również kulturą popularną, również w języku i pasować do retoryki. Sądy muszą praktykować, jest to nie tylko treść, nie jest zawsze łatwe. I to orzeczenie jest przesłaniem, co jest sprawiedliwe. Decyzja w świecie wartości. To nie jest łatwe. Jest to dla mnie jasne. Ktoś, kto przyszedł do sądu, kto wyjaśnił pozwodę, która nie spełniła kryteriów formalnych, i jest to tak, że ktoś, abstrahując od moich referencji, jest to tak, że czy to ktoś wyjaśnia, gdzie, skąd pochodzą te warunki, i jest brak czasu. Jeśli adwokaci wchodzą w świat wartości, że obywatele to rozumieją, to bo również sądy muszą być otwarte, sędzia muszą być obecni, otwarci w szkołach, w aktywnościach edukacyjnych, odwiedzać muszą być dopuszczanie, ponieważ właściwe sukcesy sądów to są ludzie obecni w sądzie, że nie są tylko adwokaci, że ludzie są obecni, że możemy wyjaśnić kwestie, również uznanie, po czwarte. Pierwsza manifestacja zagrożenia niezależności sądów jest to brak uznania ze strony
władzy wykonawczej, ponieważ to publiczni urzędnicy dyskredytują sędziów za ich orzeczenia. Sądy nie mają rzeczywistej władzy. Konwencja jest, to jest ich otoczenie, ich znaczenie. My mówimy językiem orzeczeń, które zmienia życie obywateli tylko wówczas, jeżeli są uznane. Tą rolę spełnia władza wykonawcza. Jeśli to pomimo wszystkich argumentów, które my używamy, to nasze orzeczenia nie będą miały skuteczności. To uznanie musi pochodzić z samego systemu. Sądy też szanują orzeczenia innych sądów i tylko wówczas można to bazować na orzeczenie innych państw członkowskich i trybunałach unijnych. I będzie to ważny czynnik przyczyniający się do uznania niezawisłości sądów, a bo inaczej jest to droga okrężna i taką droga okrężna nie może być na trwałe. A ten paradygmat zastanowienia się o kooperacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej musi również być zmieniona. Czy orzeczenie tego sądu jest niezależne? Potrzebujemy tutaj mechanizmu instytucjonalnego w ramach europejskiego wymiaru sprawiedliwości, ciągłego sprawdzania niezależności sądów w odnośnych krajach europejskich. Komisja, która również jest otwarta dla inne sądy, byłoby to pożyteczne, aby również decydować o innych sprawach. W prowincjach Niemiec, Polski czy Hiszpanii. Musimy zmienić paradygmat o czasie. Populizm nie trzyma się w salach sądowych. TSUE po latach nie jest skuteczny. To jest jak gdyby składać życzenia po śmierci tego, który obchodzi urodziny. Orzeczenia najwyższych sądów unijnych w odniesieniu do standardów wymiaru sprawiedliwości muszą uwzględniać perspektywę i znaczenie dla innych państw członkowskich. To odnosi się do orzeczeń ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Być może byłoby to wystarczająco, żeby zmienić trochę sformułowania, może dodać pewne zastrzeżenia, żeby podjąć pewne fragmenty, które byłaby bardziej wyjaśniała specyfikę Niemiec i że to nie jest, że nie było można w prosty sposób przenosić na ekranie europejskie, to by może to wystarczyło. I rzecznikiem populizmu nie może być niezależna instytucja. To nie dzieje się bez pomocy rzeczników. Stawianie pod wątpliwość byłoby o wiele trudniejsze. Paradygmat z profesji prawnika musi się zmienić. Powinno się jeszcze więcej zwracać uwagę na aspekty etycznego przygotowania tego zawodu i z tego punktu widzenia aktywności stowarzyszeń adwokatury i prokuratorów są ważne. Te organizacje spełniają istotną rolę w zakresie zabezpieczenia niezależności sądów. Jest to powołanie i to, czy nasi studenci, nasze studentki to rozumieją, każdy rzecznik, każdy adwokat jest zobowiązany
do bronienia praworządności. On nie tylko pracuje dla pieniędzy, dla praktyki. W praktyce on wykonuje swoją profesję w obronie praworządności i te również pryncypcja powinno być zachowane również w kontekście z populizmem. Po siódme, ostrożność. Jak nie było jeszcze kryzysu, były możliwości powrotu do państwa prawa, a teraz jest to bardzo ważne, wprowadzić reformy i zmiany, które umocnią instytucje i żeby chronić państwa prawa przed populizmem. To jest przeciwko populizmowi Kokulara. Nie ma zastąpić gwarancji. W naszym przypadku, w naszym kraju, że minister sprawiedliwości nigdy nie brałby te sprawy na poważnie. On nigdy by nie podjął takich kroków. U populistów można tylko uśmiechnąć się, ponieważ wspólnota wartości bazuje na tradycjach i to bazuje na argumentacji. Jeżeli ktoś przyjdzie, kto wywróci stół i ignoruje te wartości, to tradycja prawna niczego nie może obronić. Dlaczego jest tak, że reforma musi zacząć się w tej chwili, natychmiast w tym kraju, który może to tworzyć tak długo, jak argumentacja prawna jeszcze obowiązuje, również w zakresie ustawodawstwa? I anegdota. Kiedyś byliśmy w Austrii, tam jest stara uregulowanie w prawie karnym. Ja również studiowałem prawo karne, jestem karnistą. To regulowanie bazuje na ogólnych i bardzo mało konkretnych przesłankach. I osoby, które otrzymały wyrok, mają określoną możliwość i również nadużycie, które są, ale to nie dzieje się, ponieważ konstytucja tego zabrania, co by się stało, jeżeli mimo wszystko by się zdarzyło. Jest to czysta teoria, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakazuje tego, co oznacza to nasze wyobrażenia. Jest to brak ostrożności. Bardzo dziękuję za tę. Teraz przyszliśmy. Więc mamy teraz bardzo dobrą podstawę do przedyskutowania naszych tematów, ale zanim to uczynimy, przechodzimy teraz do pani Nusper, która na pewno też wprowadzi nas bardzo entuzjastycznie do tego tematu. Tak, ja jestem czwartym prelegentem dzisiaj i cieszę się oczywiście, że mogę przedstawić tutaj moje uwagi. Najpierw, ale wstępnie, trzy uwagi dotyczące wystąpienia pani Gersdorf i pana doktora Majdowskiego. Potem mam jeszcze ogólne uwagi i uwagi dotyczące właśnie wystąpienia, którego usłyszeliśmy teraz, wystąpienia pana Wróbla. Spójrzmy teraz na wystąpienie pani Gersdorf. Jest ona głosem pochodzącym od wewnątrz. My ją szanujemy, akceptujemy. My patrzymy od zewnątrz na naszego sąsiada i dużo nam zależy o tym, aby nasi polscy koledzy nam wyjaśniali, co się dzieje w kraju. Pani doktor Gersdorf pokazuje nam, jak podzielone jest społeczeństwo, jak podzielone jest też, są też sądy, w ogóle wymiar sprawiedliwości. To jest dla nas bardzo istotne. Dla nas, którzy, jak już mówiłam, patrzą od zewnątrz. Musimy oczywiście zaakceptować fakt, że większość społeczeństwa w wyborach wybrała właśnie taki rząd.
I jeśli dobrze pamiętam, to w ciągu 2-3 latach 14 nowych ustaw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości, szczególnie sądownictwa, zostało wprowadzonych. I pan sędzia Wróbel podkreślił też, że społeczeństwo obywatelskie, prawnicy i też sędziowie muszą doprowadzić do zmian, ale tylko do zmian od wewnątrz. To jest słuszne stwierdzenie i moje trzecie stwierdzenie w odniesieniu do pani Gersdorf jest to, że ona właściwie używała też ostrych słów. W tłumaczeniu niestety nie słyszałam ustnego tłumaczenia, tylko miałam jej tekst tu na stole i mówiła o autorytecie i przedstawiła też autorytet, jakim jest prezydent Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego. Również Komisja Wiedeńska stwierdziła, że to, co dzieje się obecnie w Polsce w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, wygląda gorzej niż to, co dzieje się w Rosji. Ale ja myślę, że pan sędzia Wróbel ma rację, mówiąc o tym, że mamy do czynienia z takim ogólnym ruchem. Nie wystarczy po prostu zajrzeć do przeszłości, patrzeć wstecz. I nasz model praworządności został oczywiście dobrze przyjęty, zaakceptowany. I nie możemy po prostu pozwolić na tego rodzaju zmiany czy wpływ. Mamy do czynienia, jeśli dobrze zrozumiałam, pana sędziego Wróbla z populizmem technicznym. Atak na wymiar sprawiedliwości, szczególnie na sędziów ze wszystkich stron. Pani Gersdorf to też podkreśliła. Teraz kilka słów o wystąpieniu pana sędziego Majdowskiego. On powiedział, że wszyscy jesteśmy częścią, elementem praworządności i musimy zawsze pamiętać o tym, że praworządność musi być zachowana, ale też dalej rozwijana, że nie wolno przekroczyć żadnych czerwonych linii. Uwagi dotyczące właśnie tej praworządności przedstawione przez pana sędziego Wróbla mogę przyjąć bez żadnych zastrzeżeń. Ja rozumiem, jak pan też Majdowski uzasadnił decyzję Federalnego Trybunału Konstytucyjnego czy orzeczenia z 5 maja bieżącego roku. Chodzi z jednej strony o czyste zastosowanie prawa, też o logikę i nie patrząc, oczywiście przygotowując orzeczenie, nie patrząc na ten moment, który byłby właściwy do opublikowania tego orzeczenia, czy też nie. I dlatego myślę, że sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych i też międzynarodowych trybunałów mają szczególną odpowiedzialność, czy mogą logikę prawa po prostu zastosować tak zawsze, jak to dotychczas robili, czy nie powinni też zwrócić uwagę na otoczenie, na sytuację, czy takie orzeczenie ogłoszone zostanie przed wyborami, czy dopiero po wyborach w danym kraju. Więc uwaga dotycząca właśnie tego momentu, tej chwili wybranej do opublikowania orzeczenia powinna być naprawdę dobrze wybrana ta chwila. Ale jak jako sędzia mam odpowiedzieć na to? Będziemy pracowali dalej, przygotowujemy orzeczenia, a jak są gotowe, to je ogłaszamy. No i trzecia uwaga dotycząca wystąpienia sędziego Majdowskiego, że właśnie to orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nie może służyć jako argument do krytykowania TSUE przez polski rząd w tym przypadku lub że otwiera drogę do nieprzestrzegania orzeczeń wyroków TSUE.
sędzia Majdowski powiedział przecież na koniec mniej więcej, że trzeba szanować orzeczenie Trybunału, nawet jeśli jest się innego zdania. Są przecież różne przypadki, które są ekstremalnymi wyjątkami, tak jak w tym przypadku to miało miejsce, ale w ten sposób, jeśli nie zajmujemy się też tego rodzaju przypadkami, to pozwalamy na powiększanie się różnych luk w tym całym ciągu różnych orzeczeń. Ja myślę, że to orzeczenie może być precedensem, to znaczy czymś pierwszym w tego rodzaju orzeczeniach związanych z tym tematem czy porównywalnym tematem. I jeszcze odnoszę się do pana sędziego Wróble. Ja nie wiem, czy my jako sądy niemieckie byśmy też tak zareagowali, jak austriacki sędzia to zrobił w rozmowie z panem. My możemy też patrzeć wstecz, w przeszłość, przeprowadzić ponownie analizy różnych orzeczeń, wyroków. Możemy też patrzeć do pewnego stopnia w przyszłość, ale obserwujemy też pewną niepewność. Patrząc na przykład na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I na te sprawy, które obecnie leżą tam na stole. I była też mowa o Izbie, o KRS-ie właściwie, który jest neo-KRS-em i powołani sędziowie na podstawie decyzji właśnie KRS-u nie są porządnie, zgodnie z konstytucją powołani. Jest to kwestia naprawdę do przeanalizowania, ale spójrzmy teraz trochę w przyszłość krótko. Myślę, że polskie społeczeństwo jest najbardziej dotknięte i reaguje też. I społeczeństwa wszystkich naszych krajów powinny być dotknięte tym, co dzieje też się w wymiarze sprawiedliwości, ale trzeba wyjaśnić społeczeństwu przecież dużo. W Niemczech mamy fundację, na przykład fundację pod nazwą Forum Prawa. I w ramach tej fundacji chcemy właściwie ten abstrakcyjny świat prawa wyjaśnić odpowiednio społeczeństwu, w sposób taktyczny też, za pomocą różnych środków, narzędzi, na przykład za pomocą jakichś spektakli teatralnych. Jest to wartość, ta praworządność jest wartością, którą musimy zachować i musimy też zrobić coś na rzecz zachowania i przestrzegania tej praworządności, jak również język stosowany w prawie, w orzeczeniach. I tu orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo długie, 40 tysięcy słów. Na pewno nie jest skierowane ogólnie do całego społeczeństwa, lecz do zainteresowanych kręgów, więc nie powinniśmy po prostu być pchani dążeniem do perfekcji, do perfekcyjnego formułowania. Powinniśmy mieć na uwadze nie tylko własny kraj, ale też kraje sąsiednie, Unię Europejską. I w ramach prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej moglibyśmy jako Niemcy też zareagować w tym zakresie, skontaktować się z CUE, i prowadzić też ogólnoeuropejską dyskusję, czy mamy reagować hard law czy soft law na różnego rodzaju naruszenia naszego prawa i praworządności, bo inaczej będziemy mieli coraz większe problemy z tym, że poszczególne kraje i rządy nie przyjmują do wiadomości, nie zaakceptują orzeczeń CUE. Dotyczy to też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
gdzie złożono skargi przeciwko sędziom i ich orzeczeniom. Więc wymiar sprawiedliwości musi dużo tutaj zrobić. Powinniśmy jako sędziowie w sposób bardziej efektywny podchodzić też do odpowiedniego sformułowania. To samo, tak samo patrzę też na tak zwane miękkie prawo. Istnieje odpowiednie instrumentarium w tym zakresie. Na przykład Komisja Wiedeńska, która doradza i pomaga i która też niedawno temu znów zwróciła się do polskiego rządu o ustosunkowanie się do najnowszych zmian i zadaje sobie pytanie, że sytuacja, którą obecnie obserwujemy, nie powinna doprowadzić do tego, abyśmy teraz korzystali właśnie z tych miękkich instrumentów, które mamy do dyspozycji. A teraz przejdę może tego do obrazu Domu Europejskiego, o którym mówił pan profesor Majdowski. Ja oczywiście troszczę się o to, czy właśnie ten Dom Europejski nie jest mniej więcej widziany z punktu widzenia, czy przez pryzmat straży pożarnej. Szybko spalić ten dom, niech się spali do końca i odbudujemy ten dom od nowa. Ale wymiar sprawiedliwości, który jest elementem naszej Unii Europejskiej, potrzebuje wielkiego zaufania. Jest właśnie tym jednym pokojem w tym Domu Europejskim i tym zajmuje się szczególnie. Ten temat mnie bardzo interesuje. Dziękuję bardzo. Teraz myślę, że powinniśmy usłyszeć pierwszą rundę reakcji również sędzia Majdowskiego. Może pan sędzia Majdowski swoją uwagę powie. Dziękuję bardzo. Panie sędzia Wróbel, była to radość państwu usłyszeć. Ja prawie zgadzam się ze wszystkim, co pan powiedział. Zagrożenie ze strony populizmu jest to coś, co również, czego doświadczamy również w Niemczech. Krótka uwaga odnośnie jednego z pańskich punktów. Pan mówił o sformułowaniach odnoszących się do aktualnie używanego języka. U nas tak też jest. W naszych naradach czasami trwa godzinami, a czasami całe dni, w których się zastanawiamy nad sformułowaniami. A teraz posługujemy się co jakiś czas językiem XIX wieku i zgadzam się tutaj z panem, że w tym punkcie musimy więcej zrobić. Ale jest pewien drobny aspekt, którego chciałbym podkreślić. Populizm funkcjonuje na bazie tezy, że każdy może oceniać po prostu prawo. Dlatego nie potrzebujemy sądów. A my, wymiar sprawiedliwości, jest to pierwszy krok, którego doświadczamy, jeśli umacnia się populizm. To, czego potrzebujemy, to jest podejścia dwutorowego. Z jednej strony musimy podkreślać, że prawo, że jest sprawą merytoryczną, fachową. Jest to czasami tak skomplikowane, że nie każdemu jest możliwe dotrzymać kroku z wszystkimi kwestiami prawnymi, które są dyskutowane publicznie. Myślę, że potrzebujemy następujących rzeczy. Musimy mówić o naszych orzeczeniach takim językiem, żeby było zrozumiałe dla wszystkich, ale są efektywnie też pewne granice tego. Te 40 tysięcy słów, które pani Nussberger wspomniała, żeby były zrozumiałe dla każdego. Ja nie mam tutaj odpowiedzi, które byłaby miła, ale biorę to, zapamiętuję to sobie i będę to dyskutował w naszej grupie, żeby
kwestii języka pasującego do czasów. Myślę, że do tego to podejście również ma swoje granice. Pani sędzia Nussberger, bardzo się cieszyłem, że pani również odniosła się do mojej wypowiedzi i pani tam troszeczkę cyganiła, jeśli chodzi o te 40 tysięcy słów. Teraz właśnie podjęliśmy naszą decyzję. To był fałszywy, zły moment, ponieważ tkwimy w środku kryzysu i wszyscy mają inne sprawy, z którymi się borykają. Zastanowić się nad programem, który już dział się kilka lat temu, ale dyplomacja jest jedną z możliwości, żeby sformułować kwestie w sposób zrozumiały dla nas, dla sędziów. I wiele dyskutowaliśmy o tej kwestii i termin w majowy przesunęliśmy o 2 miesiące, żeby mieć możliwości dyskusji, znalezienia również sformułowania orzeczenia, ale też mieliśmy poczucie, że nie byłoby to fair, żeby przesunąć to kolejne 6 miesięcy, ponieważ Europejski Bank Centralny pracuje w tej chwili już nad kolejnym programem. I nierozmawianie o wspieraniu programów zakupu papierów wartościowych Eurosystemu nie byłoby fair. To jest część naszej procedury, nasz partner. I trzeba wiedzieć o niedyplomatycznie sformułowanym orzeczeniu. Dlatego doszliśmy do wniosku, że nie możemy czekać. I jako sędziowie, jak państwo powiedzieli, potrzebuje to lat dla nas. Potrzebowało to 4 lat, żeby podjąć decyzję. I oczywiście mówię o wotum większościowym. W czasie naszych narad wewnętrznych nie zawsze panowała bardzo przyjacielska atmosfera, ale gdy doszliśmy do celu, to wszyscy mieliśmy poczucie, że mamy obowiązek powiedzieć wszystkim, jakie wydaliśmy orzeczenie i wtedy czekać na krytykę, co czynimy od tej pory. A zatem tyle, jeśli chodzi o kwestię, o problem czasu. A teraz w kwestii wyjątków. Tutaj obawiam się, nie mam odpowiedzi, która się z państwu spodoba, bo mają państwo oczywiście, zgadza się to. Życie byłoby proste, gdyby było tylko jedne rozwiązanie, być posłusznym decyzjom TSUE. Mówiliśmy o wyjątku, o naszym rozumieniu i taki wyjątek ma miejsce raz na 20 lat. I to miało miejsce, że jest to zasadniczy element, że nie zaakceptowaliśmy istotę decyzji Trybunału Europejskiego, ale bazowało to na myśli, na tożsamości naszych konstytucji. Są granice, których nie wolno nam przekroczyć, które musimy zachować. I jeśli my pan Richter Majdowski niestety zamarzł
ekranie możemy teraz pana słyszeć, panie sędzio Majdowski. W tym sensie muszę teraz może dać dwie uwagi. Pierwsza, że gdzieś za 10 minut musimy zakończyć, ponieważ komisarz chce mówić o 10:50 i ja również zostałem poproszony, żeby dopuścić, poprosić 800 słuchaczy. Teraz drobna możliwość zadawania pytań. Teraz zadawania pytań dnri.de. Proszę tam zgłaszać swoje pytania. W tym pytanie pani sędzia Wróbel i pani sędzia Nussbaga i będzie może czas na dwa pytania. Pan sędzia Wróbel. Nie chciałam tego tak skrytygować. Ja cieszyłem się, że w wielu kwestiach mamy to samo zdanie, ale jak słuchałem pana sędzi Majdowskiego, to nie jest może miłe mówić o nim, jak go nie ma, ale zobaczymy go teraz. Myślę, to, czego nam brakuje, osobiście mnie to poruszyło. Ja faktycznie nie miałem tyle zaufania do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, ale wpływ na te decyzje, to nie zastanawiano się, jakie będzie miało to wpływ na inne kraje. Być inaczej, by się znalazłoby się coś w tych 40 tysiącach słów w argumentacji. I oczywiście wychodzę z założenia, że w tym pomieszczeniu mówi się bardzo dokładnie, ale proszę nam dać jakiś znak tego. Teraz niestety musimy przełączyć do pani Angeliki Nussbaga i wtedy jest tylko 9 minut do wejścia komisarza Unii Europejskiej. Byłoby to dla mnie ważne, że usłyszeć do końca Ulrysia Majdowskiego. On nie zgadzał się z tym. Ja chciałabym zrozumieć, rozmawialiśmy o problemie wyjątków. Ja myślę, rzeczywiście znalazłem podsumowanie, jak mówiłem o wyjątkach i rzeczywiście tutaj moja technika mnie opuściła. Co chciałem powiedzieć, że być może jest punkt, że niektórym, co, który nie będzie zgodzi. Sędzia Wróbel, jak wszedłem, powiedział, że to, co chętnie robię, co powinniśmy częściej czynić, jest utrzymywać kontakty międzynarodowe. Więc, gdyż moim zdaniem te problemy są rzeczywiście, stały się trudniejsze z Polską, z Węgrami, z wszystkimi tymi państwami, gdzie populizm umacnia się. A to, czego potrzebujemy, jest kontekst profesjonalny pomiędzy nami a kolegami i kontakt z mediami i z tymi wszystkimi, którzy chcą nas słuchać i ci, którzy z nami chcą o tych tematach porozmawiać, gdyż wtedy będziemy mieli więcej możliwości wymiany poglądów i wtedy też zrozumienie byłoby większe. Muszę to oczywiście wyjaśnić, jakie były, co nami powodowało. Oczywiście też aspekty polityczne i też aspekty filozoficzne i etyczne. Dla mnie jest to kwestia codziennej pracy, ale poza tym budynkiem tutaj, nie wiem, co możemy zrobić, żeby zbliżyć się do ludzi? Byłby to być może ważny krok, żeby było więcej wymiany poglądów, żeby było więcej konferencji. Byłby to może praktyczny punkt jako wkład do rozwiązania, ale jest to faktycznie, jest to deficyt, który obserwujemy. I w tym kontekście można by uczynić o wiele więcej.
wymiar sprawiedliwości ma, jest wielki problem z utrzymaniem kontaktów z sądami w Polsce. Populizm muszą, próbowały też te kontakty zakończyć. Angelika, może krótki wkład z pani strony. Tak, mamy ograniczony czas, więc jestem zdania, że mogę ewentualnie powiedzieć, że przez kilka lat pracowałam w Międzynarodowym Forum i sami jesteśmy odpowiedzialni za to, że jesteśmy źle rozumiani. Nie możemy przekazać tej odpowiedzialności innym. Też inne orzeczenia państwa sądu zostały przedłożone na podstawie, z których wynikało, że nie będą przestrzegane czy szanowane i akceptowane orzeczenia TSUE. Na pewno przynajmniej w innych krajach zrozumiano to ostatnie orzeczenie tak. My jesteśmy przecież sędziami w wyższych gremiach i wiemy dokładnie, że nasze orzeczenia i uzasadnienia są czytane na całym świecie i dochodzi wtedy do nieporozumień. Pani doktor Baranowska, jest pani tu również obecna. Czy chciałaby pani teraz już zadać pytanie? Tak, serdecznie dziękuję za te cudowne pytania i komentarze, które do nas dotarły podczas tej dyskusji. Zaczynam z jednym ciekawym komentarzem polegającym na tym, że praworządność musi być zachowana lub musi być znów odbudowana. Mówiono o populizmie, o fake news, o hate speeches. To wymienił na przykład sędzia Wróbel i też pani Gerstow. Potem był komentarz dotyczący praw kobiet w Polsce. I pytanie więc takie, czy praworządność może zostać odbudowana, zachowując ją, i jaka różnica istnieje między zachowaniem praworządności i odbudowywaniem praworządności w odniesieniu do Polski i do Węgier. No to mamy 5 minut tylko jeszcze, więc minuta dla każdego z uczestników panelu. Niestety czas nam się kończy, ale pani Gusberger, potem pan Wróbel, a potem Majdowski ostatnie słowo na ten temat powie dzisiaj. Jedna minuta, no dobrze. Jak praworządność może zostać znów odbudowana, jeśli poszła już, znajduje się już na niewłaściwej drodze? Jak znaleźć więc tą właściwą drogę? Na tym polega właśnie ten centralny problem, ponieważ nie można tak po prostu zwolnić sędziów, ale są nowi sędziowie, przynajmniej w polskim sądzie najwyższym, i trzeba nad nimi popracować. Tak, ja zgadzam się oczywiście z tym, mówi pan Wróbel. Jak powinniśmy tu postąpić? To jest jeden z największych problemów, przed którym się tutaj znajduję w całym okresie mojej działalności naukowej. Jak możemy chronić wymiar sprawiedliwości przed nowymi wpływami, nowymi strumieniami populizmu na przykład? Jak można więc chronić, stabilizować i też przenieść do następnego systemu, to znaczy do okresu, w którym inna władza przejmuje pałeczkę. Proszę spojrzeć na ruchy opozycyjne w Wenezueli i może trochę dłużej popracowali nad tym, zebrali więc ciekawe doświadczenia, w jaki sposób odbudować można praworządność, ale to jest temat na inne seminarium czy konferencje. Jeden węgierski sędzia powiedział mi, że on ma takie
poczucie, że jest zmuszany do tego, by wydać wyroki czy też orzeczenia zgodnie z myślą rządu węgierskiego, ale jest zdania, że on jest niezawisły i że on sam podejmuje taką decyzję. Są więc i tacy sędziowie, ale spójrzmy na sądy niższego szczebla, na też na powszechne sądy, które mają więcej kontaktu ze społeczeństwem. I może uda nam się też w skali międzynarodowej pogłębić te kontakty. Ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, że zaczyna się z odbudowaniem praworządności w najwyższych instancjach. Więc powinniśmy zacząć na najniższym szczeblu, w powszechnych sądach. Tak, dziękuję też za tą uwagę. Bardzo punktualnie kończymy. Jest godzina 11:50. Dziękuję też za dyscyplinę tutaj. Ja myślę, że ta dyskusja była naprawdę świetna i ciekawa. Tak.